Wiek XVII i początki wieku XVIII to dla Polski burzliwy okres stopniowego zatracania majestatu i pozycji, którą szczyciła się potęga Jagiellonów w czasach renesansu. Wybuchające z częstotliwością zmian w podstawie programowej powstania kozackie i niepokoje społeczne, wojny z Rosją czy walki ze Szwedami działały na Rzeczpospolitą, jak zmiana nauczycielki od matematyki co semestr na przygotowanie do matury przez uczniów. Potop szwedzki, choć sama jego nazwa brzmi dość ciekawie i nawet intrygująco, sprawił, że na koniec baroku społeczeństwo polskie było bardziej poturbowane niż mój 22-letni Deumatis, któremu wyłączył się silnik na autostradzie, albo maturzysta po rozprawce z lalki. Serio, miałem kiedyś Matiza i serio wyłączył mi się silnik przy 120 na godzinę na autostradzie A4 i nigdy już później nie odpalił. Rozwarstwienie społeczne i rozdźwięk między bogacącą się w dalszym ciągu w baroku szlachtą, a resztą społeczeństwa tworzyło widoczne do dziś podziały, a wpływy sąsiedzkich krajów, które dla wygody możesz tutaj nazwać zaborczym bingo, narastały z każdym rokiem. Tutaj zrobimy sobie mały spoiler, ale na koniec baroku mieszkańcy Bydgoszczy nie musieli już jeździć na roboty wakacyjne do Niemiec, bo mieli je u siebie i to przez cały rok. A Polacy z okolicy Witebska czy Połocka mogli cieszyć się ruchem bezwizowym na Syberię. Przez następne lata z opcji tej skorzysta wielu naprawdę znanych patriotów i wielu wybitnych twórców. Rządy królów z dynastii Sasów, przypadające na schyłkowy okres tej epoki, przypominają ostatnie tygodnie przed maturą. Nikt nie ma już w sumie żadnych złudzeń co do zbliżającej się katastrofy, ale jakoś tak wszyscy zachowują się dziwnie spokojnie. To pewnie dlatego, że polskiemu społeczeństwu, podobnie jak przyszłemu maturzyście, pozostało już tylko pogodzić się ze swoim losem i zaakceptować rzeczywistość. Obrazuje to dobrze nasza krajowa sztuka barokowa, która jest o wszystkim i o niczym jednocześnie. Jest pełna wyrazu, kolorów i bogactwa, tak jak w reszcie Europy, ale jednocześnie nie ma ci absolutnie nic do powiedzenia, a wszystko, co pokazują jej twórcy, można by zmieścić na torbę materiałową albo kubek. I naprawdę nie trzeba było budować do tego katedry albo wielkiego dworu. Jeśli zapoznałeś lub zapoznałaś się z moim materiałem poświęconym barokowi, europejskiemu, to możesz odnieść takie wrażenie, że z braku pomysłu na to, co zrobić z przerwą pomiędzy renesansem a jego ulepszoną wersją, czyli oświeceniem, twoja nauczycielka wzięła losowe słowo z języka portugalskiego, spolszczyła je i dokleiła na dzień przed lekcją do wydarzeń historycznych. Chociaż nie można tej teorii całkowicie odrzucić, to warto zauważyć, że barok bardzo wyraźnie różni się od sąsiadujących epok za sprawą jednego trendu, który niczym deula nosy, lode ekipy albo kosze pod zwlewem rozprzestrzeniły się na terenie całego naszego kraju. I chodzi tutaj oczywiście o XVII-wieczną wersję neandertalizmu, jeżeli oczywiście takie słowo w ogóle istnieje, czyli sarmaty. Sarmatyzm to coś pomiędzy ideologią, nurtem kulturowym, filozofią, a chorobą popromienną. Pod koniec XVI wieku, czyli w momencie, w którym siła polskiego państwa, jego sprawczość na kontynencie i suwerenność będą już tylko maleć, szlachta utwierdziła się ostatecznie w przekonaniu, że jej korzenie upatrywać należy w historii starożytnego ludu nazywanego no właśnie sarmatami. Nie byłoby w tym nic szczególnie dziwnego, bo tak jak każdy szanujący się rycerz zakonu świętego Sebastiana pod wezwaniem Matki Boskiej Osiedlowej utożsamia się ze swoim klubem piłkarskim, większość XVI czy XVII-wiecznej Europy również miało swoje wzory w starożytności. Z świadomości Francuzów na przykład bardzo silnie podkreślano związki z państwem Franków, mówiąc o zdolności organizacyjnej i wierności ideałom. Niemcy podkreślali z kolei bitność i odwagę swoich przodków, czyli plemion germańskich. Problem z utożsamianiem się z Sarmacją w przypadku polskiej szlachty polega na tym, że Sarmaci to koczownicze ludy pochodzące z Iranu. Ich najważniejszym symbolem była szabla perska, a religią, z którą na ustach Sarmaci podbijali kolejne ludy, był zaratusztrianizm. Fakt, był to lud bitny, przypominający trochę w sumie Spartan, którzy do dziś cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem popkultury. Był też fascynujący, jeśli chodzi o styl życia. Co wydaje się jednak kluczowe, miał on tyle wspólnego z XVII czy XVIII-wieczną polską szlachtą, co polski związek piłki nożnej z eksploracją kosmosu, albo króliki z cnotami niewieścimi i czystością przedmałżeńską. Nie przeszkadzało to jednak polskiej szlachcie na podkreślanie na każdym kroku ich powiązań z sarmatami i z sarmacką jazdą. W końcu nic tak nie kojarzy się z koczowniczym ludem wojowników jak wiecznie pijani, spędzający większość życia w ociekających luksusem pałacami i sprzedający swój kraj za urzędy magnaci. Chociaż sarmatyzm był ideologią, filozofią albo po prostu poglądem, miejscami tak dziurawym jak dach sali gimnastycznej w przeciętnej polskiej szkole, to jednak co do jednego aspektu wszyscy jego zwolennicy mówili jednym głosem. Określał on hegemonię, czyli absolutną dominację i wyższość szlachty nad innymi grupami społeczeństwa. Co za przypadek?
To był jeden z filarów całego tego poglądu. Wyjątkowość polskiego szlachcica w jego własnym mniemaniu. Nierozłączną częścią tego zbiorowego szaleństwa były idee republikańskie, praworządność, szacunek do króla i tradycji. Hasła te same w sobie są w sumie okej, ale w ustach szlachty sarmackiej stojącej na barkach wyzyskiwanych setek tysięcy chłopów były jak promowanie ekologii przez rodzinę 25-letnich Mercedesów w dieslu. Wszystkie te elementy prezentowane były w kulturze powstającej na dworach potomków sarmackich wojowników. Co ciekawe, w kanon Sarmacji wpisywała się także tolerancja religijna, ale szlachta zapomniała o tym aspekcie równie szybko, co uczeń o regulaminie korzystania z sali gimnastycznej. Widać to szczególnie w okresie następującym po wspomnianym już przeze mnie potopie szwedzkim. Po tym jak protestanci żyjący w Polsce poparli bliskich im wyznaniowo Szwedów, Sarmaci uznali, że najlepiej wygnać ich z ojczyzny. A co no? Chwilę później zdecydowano o wygnaniu Arian, a jeszcze parę lat później uznano, że jedyną słuszną religią jest chrześcijaństwo. I tak powstał popularny do dziś w niektórych kręgach mit, albo motyw, albo też choroba popromienna, czyli określenie Polski mianem przedmurza chrześcijaństwa. Polska górą! Polska jest w tym obrazie bastionem i schronieniem dla ludzi cnotliwych, wiernych Bogu i kochających swój kraj prawie tak bardzo jak siebie samego. I to doprowadza nas ostatecznie do paradoksu tak zabawnego, że jak to się mówi, koń by się uśmiał. No bo serio, jeśli pomyślisz przez moment, to gwarantuję, że też się zaśmiejesz. Albo przynajmniej uśmiechniesz. No bo zobacz, za sprawą rozkwitu Sarmacji i wszystkich tych działań, jak na przykład wygnanie wyznań innych niż chrześcijańskie, Rzeczpospolita w baroku stała się na krótki okres prawie że katolickim państwem wyznaniowym. Dokonała tego w oparciu o testament irańskiego ludu koczowniczego, który miał z chrześcijaństwem w większości swojej historii tyle wspólnego, co zabawa lalką twojej młodszej siostry z faktycznym przeczytaniem lalki. Patrząc nieco szerzej, literatura barokowa w naszym kraju to pisemna wersja pustyni Taklamakan, tylko że ponad 370 tysięcy kilometrów kwadratowych niczego zastępuje tutaj tylko trochę niczego, bo mało kto między jedną a drugą imprezą w trakcie baroku miał czas w ogóle coś napisać. Susza doskwiera barokowi do tego stopnia, że w szkole przy okazji tego okresu lekturą są pamiętniki. Tak, pamiętniki. Ulubiony gatunek literacki siedmioletniej Natalki, która zapisuje swoje przemyślenia na temat wersów albo loda, którego jadła jakiś czas temu, to flagowy przykład literatury barokowej. W sumie sam zwrot w kierunku literatury obyczajowej, dotyczącej po prostu życia codziennego, nie jest sam w sobie zły. Może być nawet okazją do poznania ciekawej, naturalnej ludzkiej perspektywy. Ale jednak, barok to przecież sarmatyzm, a to gwarantuje ci, że spotkanie z literaturą barokową będzie przypominać naprawę mojego 22-letniego Matisa Deu. Z czasów, jak jeszcze w ogóle dało się go naprawić. Czyli będzie to męczące, bolesne, a jak skończysz, to w sumie dochodzisz do wniosku, że wcale nie było warto i zastanawiasz się, dlaczego ktoś to w ogóle robił. I tak popularność w tej epoce zyskują przede wszystkim wspomnienia przedstawiciela szlachty polskiej Jana Chryzostoma Paska. Poza kroniką swoich podróży, Jan Chryzostom Pasek zawiera w swoich utworach wszystko to, co jest esencją polskiego szlachcica, czyli ksenofobię, zaściankowość i absolutne niezrozumienie czegokolwiek, co nie wynika z katolickiego, patofeudalnego porządku. Ponieważ osobowość Paska jest złożona jak przepis na kanapkę z masłem, zapiski z jego podróży wraz z jego osobistymi przemyśleniami czyta się równie ciekawie co paragon z Lidla albo tablicę informacyjną przy budowie nowego skweru na osiedlu. Poza pamiętnikami rozwijający się bardzo prężnie trend w literaturze to treści moralizatorskie, czyli pouczające społeczeństwo, które ewidentnie nie ma pojęcia jak żyć. Niemałą część tego typu tekstów stanowią odwołania do chrześcijańskiej ascezy, czyli jak wiesz z mojego materiału poświęconego średniowieczu, połączenia ciągłego burczenia w brzuchu, hipokryzji i piosenki błogosławieni i miłosierni. Dla architektury, rzeźby, także po części malarstwa, czas trwania baroku to kolejny okres realizacji bardzo konsekwentnego zgapiania i podglądania przez Polaków tego, co się robi na zachodzie. To dlatego za najpopularniejsze rzeźby w naszym kraju w XVII czy XVIII wieku odpowiadają artyści z mało polsko brzmiącymi nazwiskami, jak na przykład Giovanni Trevano, Tomas de la Bella, Augustin Loci, albo Loki, nie wiem, czy Federico Chiesa. Co prawda, ten ostatni nie jest włoskim rzeźbiarzem, tylko piłkarzem grającym na pozycji napastnika we włoskim klubie Juventus. Loto para Bernardeschi, vino para Chiesa! Gol!
Ale w sumie nie ma to większego znaczenia, bo wystarczy, żebyś wiedział lub wiedziała, że łatwiej jest znaleźć trzeźwego studenta na krakowskim rynku o 3 w nocy, niż wybitnego polskiego artystę z tamtego okresu. Nie no, okej, może trochę przesadzam, bo znamy przypadki jak na przykład Jan Krzysztof Glaupitz, czyli architekt, za którego sprawą na należącej do naszego kraju w tamtym czasie Wileńszczyźnie i Inflantach Polskich rozrosła się swoista odmiana baroku zwana właśnie barokiem wileńskim. Trzeba co prawda do tego zignorować, że to jest w sumie bardziej Niemiec niż Polak, ale faktycznie takie osoby istnieją. Sztuka w baroku jest jak rozmowy z babcią. Przyjemna, trochę nienaturalna, ale dotycząca bardzo prostych tematów, z czego 90% dotyczy w sumie Boga i wiary. Ale jak już jakiś artysta przypadkiem stworzy obraz, który nie dotyczy Maryi, Jezusa albo Łazarza, to będzie to prawdopodobnie alegoria, która prezentuje jeden z popularnych wcześniej w średniowieczu motywów, jak na przykład dance macabre, czyli taniec śmierci, symbolizujący ulotność życia i umieranie, albo wskrzeszanie zmarłych i zrównanie wszystkich stanów. Ale o tym, co to jest dance macabre, to pewnie doskonale wiesz, jeśli oglądałeś albo oglądałaś mój odcinek, no właśnie o średniowieczu. Odwołania do tej epoki w baroku w sumie nie dziwią. Są nawet bardzo fair zagraniem w stosunku do odbiorcy, żeby nie łudził się, że spotka go w tej epoce coś serio wartościowego. Po chwili namysłu nie powinien cię także zdziwić powrót ludzi, tak ogólnie, szeroko patrząc, do wiary. W Polsce jest to bardzo widoczne, ale w sumie w całej Europie Bóg w trakcie baroku powraca jako jeden z głównych motywów w sztuce i ukojenie dla ludzi osaczonych różnymi problemami, mającymi pokoleniowego kaca, powciskającej wszystkim idealną wizję świata renesansowej propagandzie sukcesu, w której głód i choroby, okej, może istnieją, ale na pewno nie mogą cię skrzywdzić. Ten zwrot ku Bogu będzie później bardzo mocno piętnowany w oświeceniu, ale nie uprzedzajmy faktów. Podobnie jak w całej Europie, o czym już doskonale wiesz, jeśli widziałeś lub widziałaś mój odcinek o baroku europejskim, w Polsce także rozwinął się trend mecenatu, czyli brania twórców kultury i artystów pod swoją opiekę przez bogatą szlachtę, dwory królewskie, rodziny arystokratyczne albo na przykład kościół. Realizowane w ten sposób wytwory kultury wywodzą się właśnie z naszych krajowych dworów królewskich i klasyfikujemy je jako owoce nurtu tak zwanego dworsko-kościelnego, a wytwory kultury tworzone na zlecenie szlachty niższego sortu, która dysponowała dużo mniejszymi zasobami, ale chciała zapisać się na zawsze w podręcznikach do polskiego albo do historii, to zjawisko nazywamy nurtem sarmackim. Przykładem takiego działania mecenatu w praktyce może być ufundowanie budowy Kościoła Bożego Ciała w Nieświeżu, który Mikołaj Krzysztof Radziwiłł podarował zakonowi jezuitów. W trakcie jego budowy zastosowano wiele różnych nowatorskich rozwiązań, których nie ma opcji, żebyś zapamiętał czy zapamiętała i szczerze to nic złego, bo nie jest ci to do niczego potrzebne i nigdy nie będzie. Ważne jest jednak to, że przez wykorzystanie nowych i niewidzianych wcześniej w ojczyźnie żubrów, deutiko i sałatki jarzynowej rozwiązań architektonicznych, powstanie tej budowli w 1603 roku zdaniem wielu badaczy rozpocznie w Polsce okres barokowy. Sarmacja, prawie całkowita susza intelektualna i zawirowania geopolityczne dogorywającego państwa obrazowane w podręcznikach sprawiają, że barok w naszym narodowym wydaniu jest mniej jak to coś na koniec renesansu, a bardziej jak pełnoprawna epoka. Epoka, o której jednak najkorzystniej byłoby po prostu zapomnieć. To w dużej mierze historia upadku ideologicznego, społecznego, ale przede wszystkim politycznego, który wyraźnie widać w naszej kulturze. Tonący brzytwy się chwyta, a upadające społeczeństwo polskie chwyciło się sarmatyzmu i przepychu na pokaz, pozostawiając nam testament, z którego można się trochę pośmiać. I to obok niezaprzeczalnie imponujących budowli jest w sumie sympatyczny i pozytywny aspekt tej epoki. W drugą połowę XVIII wieku Rzeczpospolita wchodzi krokiem równie pewnym, co maturzysta na egzamin ustny po 2 latach nauczania hybrydowego. Jeżeli dotarłeś lub dotarłaś aż tutaj, to wielki szacun. Pamiętaj, że historię, czy Polski, czy cokolwiek tam starasz się pojąć swoim rozumem, najlepiej ogarnia się w kontekście. Poprzez słowo kontekst rozumiem tutaj przede wszystkim inne materiały na tym kanale.